Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii III RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szybowskiego, dostępna na kapitalbook.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Mówiąc o sprawie generała Papały, często mówimy o tym, że jest to wyjątkowa kompromitacja polskich organów ścigania i to jest prawda. Mówimy o tym, że prokuratury między sobą się nie były w stanie dogadać. To jest prawda. Że hańbą i wstydem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że nie udało się postawić przed sądem osoby odpowiedzialnej za zabójstwo byłego szefa policji i to też jest prawda, ale mówiąc o tych wszystkich patologiach, nieprawidłowościach w sprawie zabójstwa generała Papały, często zapominamy o jednym jej bohaterze, bez którego nie można zrozumieć tej sprawy, jej całości i dramaturgii. Zapominamy o seryjnym samobójcy. Tymczasem seryjny samobójca akurat w tej konkretnej sprawie pojawiał się wyjątkowo często i działał z wyjątkową determinacją. Ba! Działał z determinacją tak ogromną, że pojawił się przy sprawie zabójstwa generała Papały jeszcze przed samym zabójstwem generała Papały. Jest to pierwsza taka historia w dziejach seryjnego samobójcy, czyli tej postaci, bez której się nie da zrozumieć postkomunistycznej Polski, bo w innych sprawach on się pojawiał dopiero po samej tam głównej zbrodni. Tak było w sprawie Olewnika, w sprawie Jaroszewiczów, w sprawie księży katolickich zamordowanych w 1989 roku, w sprawie Smoleńskiej, w sprawach jeszcze wielu, wielu innych. Natomiast w sprawie generała Papały seryjny samobójca pojawia się przed samym zabójstwem Papały. Otóż seryjny samobójca w tej sprawie dosięgnął kilkanaście osób. Jedną z takich osób, które padły jego ofiarą, był Artur Zirajewski, pseudonim Iwan. Artur Zirajewski, pseudonim Iwan, to jest postać już dzisiaj prawie zapomniana, związany z tak zwanym klubem płatnych zabójców. On jako jeden z niewielu złożył zeznania, które opowiadały o zleceniu zabójstwa byłego szefa policji. Opowiedział o spotkaniu w hotelu Marina w Gdańsku, na które przyjechał szef mafii pruszkowskiej Słowik razem z Ryszardem Boguckim i w którym to spotkaniu konsultowali razem z Edwardem M., polonijnym biznesmenem związanym ze służbami specjalnymi i Nikosiem, kwestię zabójstwa generała Papały. Nikoś, jak wynika z tej relacji, już w lutym 1998 roku dowiedział się o tym, że szykowany jest zamach na życie generała Papały i odmówił wzięcia w tym udziału. Moim zdaniem to była prawdziwa przyczyna zabójstwa Nikosia. On został zamordowany w kwietniu 1998 roku w trakcie spotkania w gdyńskiej agencji towarzyskiej Las Vegas. Ta sprawa do dzisiaj jest niewyjaśniona. Ale w sprawie zabójstwa generała Papały potem ginęli też świadkowie, bądź pośrednio, bądź bezpośrednio powiązani z tą sprawą, którzy mieli jakiś tam rąbek wiedzy, który mógłby pozwolić na jej wyjaśnienie. Weźmy taki przykład jak ten Artur Zirajewski. Otóż wspomniałem o Arturze Zirajewskim, który w 1998 roku jest członkiem tak zwanego klubu płatnych zabójców. Policja mówi, że to jest gang kilkuosobowy, trójmiejski, który podejmuje się zabójstw na zlecenie, który podlega Nikosiowi. Artur Zirajewski, pseudonim Iwan, jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Nikosia, bierze z nim udział wspólnie w tej naradzie w hotelu Marina w Gdańsk. I efekt jest taki, że Artur Zirajewski przez lata potem milczy i nagle u niego zjawiają się policjanci ze specjalnej grupy Generał. Artur Zirajewski, mamiony obietnicami, że wyjdzie na wolność, on był wtedy skazany na 25 lat więzienia za tam udział w zabójstwie biznesmena gdańskiego, on ulega tym namowom, godzi się na współpracę z prokuraturą i ni stąd, ni zowąd zaczyna sypać. Do sprawy zabójstwa generała Papały dokłada dużo, aczkolwiek są to zeznania, jak się potem okazało, niewiarygodne.
Zeznania Artura Zirajewskiego mają to znaczenie w sprawie, że stają się powodem dla polskiej prokuratury do wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję Edwarda M., tego polonijnego biznesmena związanego ze służbami, z FOZ-em, z kontrwywiadem wojskowym w latach 80., który był wskazywany jako zleceniodawca zabójstwa Papały. No, te zeznania prokuratura robi co może, żeby je zweryfikować. W każdym razie są one głównym dowodem polskiej prokuratury opisanym we wniosku ekstradycyjnym. Wniosek ekstradycyjny kończy się kompromitacją, ponieważ sędzia Arlander Kis nie pozostawia suchej nitki na polskiej prokuraturze. Latem 2007 roku wypuszcza Edwarda Mazura z aresztu deportacyjnego, życzy mu wszystkiego dobrego i pozwala mu wrócić do normalnego życia, a te zeznania nazywa chucpą. To są takie pierwsza taka bardzo poważna porażka polskiej prokuratury, ale co się dzieje dalej? No, tenże Artur Zirajewski ma być jednym z głównych świadków przed Niezawisłym Sądem Okręgowym w Warszawie, który w listopadzie 2009 roku na oczach kamer i setek dziennikarzy rozpoczyna proces w sprawie zabójstwa Papały. W tym procesie zasiadają na ławie oskarżonych Słowik i Ryszard Bogucki. Efekt jest taki, że sędzia przewodniczący tej rozprawie wyznacza termin przesłuchania Artura Zirajewskiego bodaj na marzec 2010 roku. Ale tak się nie dzieje, ponieważ w międzyczasie Artur Zirajewski popełnia tajemnicze samobójstwo. Oficjalną przyczyną jest tam jakaś coś tam z opłucną, czy jakiś wylew, to już nie pamiętam. W każdym razie śmierć tego Artura Zirajewskiego następuje w momencie, kiedy on jest już planowany jako świadek przed Niezawisłym Sądem, w którym ma jeszcze raz zrelacjonować to wszystko, co widział, co wie w związku ze sprawą zabójstwa generała Papały, i nie jest też tajemnicą, że prokuratorzy mają zamiar przesłuchiwać go tak, żeby wyjaśnił wszystkie te nieścisłości, jakie stały się powodem obalenia wniosku o ekstradycję Edwarda Mazura. No, tak się nie dzieje, bo w przeddzień, można powiedzieć, przesłuchania Artur Zirajewski umiera. Umiera w dziwnych okolicznościach, bo umiera w okolicznościach takich, że jest już jedną nogą de facto na wyjściu, bo tam załatwił sobie jakieś złagodzenia kary w zamian za współpracę z prokuraturą. Doszły do tego jeszcze jakieś tam dobre sprawowania, etc., etc. No, szokuje w tym wszystkim to, że samobójstwo popełnia człowiek przed wyjściem na wolność, a przecież każdy, kto siedzi w kryminale, to czeka tylko na dzień, aż wyjdzie na wolność, a tu Artur Zirajewski ni stąd, ni zowąd wziął i popełnił sobie samobójstwo. Jest pytanie, co takiego wiedział Artur Zirajewski? I to jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi, bo to, co ja mogę powiedzieć z perspektywy człowieka, który się tą sprawą przez wiele lat zajmował, to mogę powiedzieć, że Artur Zirajewski wiedział jeszcze wiele ponad to, co powiedział. Moim zdaniem Artur Zirajewski gdzieś w pewnym momencie sobie zaczął zdawać sprawę z cichej obecności służb specjalnych przy gangu Nikosia, przy gangu Zachara, z obecności jakichś tajemniczych ludzi z cienia, ze służb specjalnych PRL, którzy tak naprawdę stali za Nikosiem i Edwardem Mazurem, no bo jeżeli w tylu spotkaniach uczestniczył, to mimo że był człowiekiem, który miał tylko podstawówkę skończoną, to pewnych rzeczy się przecież domyślał. I Artur Zirajewski to jest jedna z osób, która popełnia w tej sprawie, tajemnicze samobójstwo. Takich historii tajemniczych samobójstw jest w tej sprawie więcej. Na przykład w wypadku samochodowym między Koninem a Poznaniem zginął Sylwester W., były reprezentant sportowy Polski, bliski przyjaciel Ryszarda Boguckiego. On był o tyle ważny w tej sprawie, że mógł dać alibi Ryszardowi Boguckiemu, mógł powiedzieć, co się działo w noc, kiedy został zamordowany generał Papała. No już tego powiedzieć nie zdążył. W jeszcze dziwniejszych okolicznościach umarł Mieczysław Z., pseudonim Pancernik. Były antyterrorysta, który potem poszedł na współpracę z przestępcami. On się utopił w Egipcie bodaj 50 czy 100 metrów od brzegu w ciepłej wodzie. No, człowiek, który też miał
dużo wiedzy. Najciekawszą rzeczą, oprócz seryjnego samobójcy, który tu działał, i takich samobójstw jest jeszcze więcej, ja je tutaj wszystkie opisuję w tej książce Zabić komendanta, działał w tej sprawie jeszcze seryjny zabójca. Seryjny zabójca od seryjnego samobójcy różnił się metodami działania, bo ofiary seryjnego samobójcy popełniały samobójstwo i taką przyczynę śmierci wpisywano im w aktach śledztwa prokuratorskiego. Natomiast seryjny zabójca nie powodował komuś śmierci samobójczej, tylko powodował mu śmierć przez na przykład kulę, albo wypadek samochodowy, albo jakoś inaczej. I tutaj najciekawszą, taką najbardziej dramatyczną formą, historią związaną z działalnością seryjnego zabójcy przy okazji śmierci generała Marka Papały jest zabójstwo Rafała Kanigowskiego, pseudonim Gruby, czyli tego gangstera, który chciał młodego, ambitnego, który najprawdopodobniej, znaczy no na 100% prawie, że był zabójcą generała Marka Papały. To, jak wszystko wskazuje, on pociągnął za spust. To wyszło na jaw dopiero 6 lat po śmierci generała Papały, kiedy przy zupełnie innej sprawie polscy prokuratorzy dowiedzieli się o świadku, czyli o kierowcy Kanigowskiego, który go woził na miejsce zabójstwa, potem niszczył, wrzucał do Wisły pistolet i amunicję z tej sprawy, czego potem, nawiasem mówiąc, nie odnaleziono. I pewnie prokuratorzy by zdołali przesłuchać Rafała Kanigowskiego, gdyby nie to, że notatka, która go identyfikowała jako zabójcę Papały, gdzieś tam zginęła. Takie mają to do siebie, te newralgiczne notatki sporządzane już od lat 90., że gdzieś tam zawsze giną i jak się je znajduje, to już się okazuje, że są już nie do wykorzystania, bo treść, którą opisują, to albo została już przed sądem obalona, albo na przykład celowo przed sądem została obalona, albo ktoś, kogo dotyczyły, już umarł śmiercią niezwykłą. I tak samo było w tym przypadku. Otóż tenże Rafał Kanigowski został opisany w notatce sporządzonej przez dyżurnego komendy rejonowej policji przy ulicy Malczewskiego w Warszawie, który w lipcu 1998 roku odebrał telefon od osoby, która, jak wszystko na to wskazuje, miała bardzo duży związek z sprawą zabójstwa generała Papały. Tej osoby nie zidentyfikowano po dziś dzień, ale ten człowiek dzwoniący wtedy na komendę policji powiedział, że zabójcą był właśnie Kanigowski i wskazał różne okoliczności, które musiały być znane tylko komuś, kto brał w tym udział. On właśnie wskazał też tego kierowcę, który potem przesłuchiwany przez prokuraturę opowiedział o tym, jak to woził pana Kanigowskiego na miejsce zbrodni, jak Kanigowski mu się potem przyznał do zabójstwa Papały, dał mu rewolwer, z którego zastrzelił i amunicję, które tamten wrzucił do Wisły. No, być może udałoby się polskiej policji i prokuraturze schwytać Rafała Kanigowskiego po tej notatce, gdyby ta notatka niefortunnie nie zginęła, bo ją odnaleziono dopiero 6 lat później. A to jest nie przypadkowe, dlatego że Kanigowski wtedy już nie żył. Zmarło się biedaczkowi w okolicznościach zaskakujących. Mianowicie on zaczął się ukrywać kilka tygodni po zabójstwie Papały. Kupił sobie na podstawioną osobę działkę w takiej miejscowości Żabieniec pod Piasecznym, no niedaleko miejsca, w którym ja mieszkam. Tam się zaszył i tam dopadł go seryjny zabójca, który prawdopodobnie nazywał się Kazimierz K., pseudonim Maczuga. Tenże Kazimierz K., jak wskazują ustalenia policyjne, zamordował Rafała Kanigowskiego, nie wiadomo na czyje polecenie, ale prawdopodobnie na polecenie Baraniny, który chciał wyeliminować cyngla i przerwać łańcuch, który mógłby doprowadzić do wyjaśnienia sprawy zabójstwa Papały. I pewnie coś to i owo o tej śmierci mógłby powiedzieć sam Kazimierz K., ale zaginął. Do dzisiaj ma status osoby poszukiwanej w celu przedstawienia zarzutów. Nie znalazł się już prawie 25 lat, ponad 25 lat już się nie znalazł, z czego można wnioskować, że padł ofiarą albo seryjnego samobójcy, albo seryjnego zabójcy. Tego nie wiemy, bo seryjny samobójca się nam nie zwierzał ze swoich problemów. Takich historii opisanych tutaj, powiązanych ze sprawą Papały, jest więcej. W sprawie Papały od początku trup ścielił się gęsto. Ci, którzy wiedzieli coś, czego wiedzieć nie powinni byli, ginęli, popełniali samobójstwa albo się rozpływali w powietrzu, tak jak ten słynny Maczuga, który miał zamordować zabójcę generała Papały. I to jest
Taka ciekawostka całej tej sprawy, niezależnie od samej zbrodni, niezależnie od dziadostwa, jakie zostało ujawnione w śledztwie, od niemocy policji, prokuratury, od różnych szemranych układów, które ta sprawa wyciągnęła na światło dzienne, mamy tutaj jeszcze do czynienia z programowym eliminowaniem świadków. Opisywałem wiele spraw kryminalnych, politycznych i gospodarczych. Sprawę Olewnika, sprawę Papały, sprawę Leppera, sprawę Smoleńska i dziesiątki innych. W żadnej innej sprawie nie ma tylu seryjnych samobójstw i tylu seryjnych zabójstw, co właśnie w sprawie Papały. Kto z Państwa zaciekawiony, tego zachęcam do lektury książki Zabić komendanta. Wyszło trzecie wydanie tej książki. Poprzednie wydania się wszystkie sprzedały i bardzo mi miło, że z tak wielkim zainteresowaniem u Państwa, moich czytelników, spotkała się ta książka. Przypominam też Państwu, że istnieje i działa moja grupa specjalna, detektywistyczna, byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która na bieżąco pomaga Państwu rozwiązywać różne problemy, jakie niesie Wam polska rzeczywistość. Serdecznie też Państwa proszę, nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. Już zbliżam się do 60 tysięcy subskrybentów i bardzo chciałbym wkrótce przekroczyć ten próg. Liczę, że z Państwa pomocą mi się to uda. Nie zapominajcie Państwo o lajkowaniu, komentowaniu, udostępnianiu moich materiałów, o łapkach w górę, bo dzięki temu, dzięki Państwa pomocy, YouTube bardziej propaguje moje materiały. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i to, co ujawniam, zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Wszystkie Państwa datki będą przeznaczone na rozwój tego kanału. Wszystkim serdecznie dziękuję i do zobaczenia.